przedsięwzięcia, które dzisiaj tutaj się odbyło i odbywa w dalszym ciągu, to jest to turniej zorganizowany międzynarodowy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Chcieliśmy uczcić tak duże wydarzenie, także z naszymi przyjaciółmi z Czech i ze Słowacji. Takie drużyny dzisiaj także się u nas zjawiły. Na tą chwilę jest to około 200 zawodników. Jest to drugi taki turniej. W zeszłym roku w kwietniu organizowaliśmy, na przełomie kwietnia i maja, organizowaliśmy turniej z okazji Konstytucji 3 maja. Klub istnieje od 2016 roku. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu. Jest podział na grupy wiekowe. Trener, który prowadzi te zajęcia, to jest naprawdę wielkiej klasy fachowiec. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do tego, żeby na to judo nie bali się wysłać swoich dzieci. Przedział wiekowy, jaki tutaj jest, to jest od 5 roku życia wzwyż. Szczególnie duży nacisk kładziemy na rozwój właśnie dzieci, bo od tego wieku, od ruchu bardzo dużo zależy później w przyszłości, jeżeli chodzi o zdrowie. Treningi odbywają się w Skoczowie, tu chciałbym też zaznaczyć, że mamy nową salę, która została w tym roku oddana do użytku dzięki bardzo dużej pomocy dyrekcji tutaj szkoły, a także rodziców, którzy w własnym zakresie, także kupując sprzęt, remontując, stworzyli dla nas idealne warunki do treningu.